Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Wiedźmin 1 edycja rozszerzona. Znajdujemy się dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatni rozdział. Tak wygląda tutaj nasz ekwipunek. No mamy tutaj sporo, musimy rzeczy posprzedawać. Jeśli chodzi o dziennik, nic się nie zmieniło. Jeśli chodzi o bohatera, dalej doświadczony. Mamy tutaj kurhany, więc przeczeszmy je i zobaczymy, co w nich się znajduje. Pierwszy kurhan, korzeń mandragory. No to więc chyba warto te korzenie mandragory zebrać. Wszystkie najlepiej. Bo ja je użyję właśnie, żeby odpędzić upiory dzikiego gonu. Alvin tutaj się dalej znajduje, jest i pustelnik. Mamy coś z tobą jeszcze do... Z czym dom? Pogadania? Nie. No ja bym chciał chyba towary, bo musiałbym coś sprzedać, bo nie potrzebuję niektórych rzeczy. Wyzimski champion oczywiście sprzedam. Po co mi to? Lokalna pieprzówka może się przydać. Skórę wilka jeszcze też mogą się przydać. Oczywiście musimy rozdysponować jeszcze nasze statystyki. Naszej postaci. Przy okazji odpalimy sobie ognisko i zobaczymy, jak to wszystko wygląda, bo trochę tych punktów jednak mamy. Mój bohater ma już jeden złoty talent i ja go przeznaczę po prostu w siłę. Wydaje mi się to bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Czego mi jeszcze brakuje, jeśli chodzi o srebrne, no to tutaj styl oczywiście silny i szybki w stylu srebrnym, a jeśli chodzi o talent brązowy, no to go po prostu przeznaczę na Irden. Bo nie mam w sumie na co ich i tych punktów wydawać. Jeśli chodzi o alchemię, mam tutaj, wydaje mi się, wszystko, więc po prostu się przemedytujemy. No i ruszymy dalej wypełniać questy związane tutaj właśnie z wizytą na polach. Co mi jeszcze zostało? Oczywiście zostało mi jeszcze przede wszystkim odwiedzenie tych pól, sprawdzenie, co gdzie się znajduje. Tutaj, kurczę, ten pustelnik ma tak zagmatwane to wszystko. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Tu jest chata pustelnika, są i kurhany. Tutaj jest krąg druidzki. Tutaj jest krypta. Właśnie, krypta i maliniak. A maliniak, właśnie, musimy ruszyć to zadanie. Więc mam nadzieję, że jakoś tędy przejdziemy. Tutaj naprawdę tego jest. Jest jeszcze płot? Serio, druidzie, po co płot postawiłeś na tych polach? Tak, tędy musimy się kierować. Tam na mapce jest taka czerwona strzałka i tam będziemy biec. Natomiast chyba jakoś tą górę trzeba obejść. Tutaj nic nie widzę. Chyba tędy obeszliśmy. Tam jest co? Tam coś idzie. Południca. Południca do niczego na razie nie jest potrzebna. Jak mam się tam dostać? Okej, tu jest krypta. Wejdźmy do tej krypty. Wejdźmy do tej krypty, bo mamy tam zadanie do zrobienia. A więc dobrze by było też to zrobić. No i poza tym faktycznie krąg zimowej burzy. Proszę, no to skorzystamy, nie? Jak już jesteśmy, skorzystajmy. Gdzie ta krypta? Którędy ja idę? Przeszedłem się tędy, tutaj nic nie ma. Okej, okay, tutaj też nic nie ma. Są tylko lasy, pola i nic więcej. Alvin za mną sobie dalej biega. No wy to oglądacie jak sobie biegam przez łąki pola. Natomiast no bardzo grafika jest taka wysoka tutaj. Te łąki są wysokie. Musimy jakoś okrążyć. Tutaj to wzniesienie i tutaj może coś będzie. Jest jak, są jakieś drzwi i to jest co? To jest krypta. No to dobrze, tutaj nic nie ma. Wejdźmy do tej krypty, zobaczymy, co tam znajdziemy. Przy okazji pewnie zaraz będziemy musieli użyć kota, bo wy nie będziecie dużo widzieć. Ja zresztą też nie będę tak naprawdę dużo widział. Więc warto by tego użyć. No i tak jak... O, cmentar. Zmieńmy styl, zmieńmy w ogóle miecz. I silny. I podpalić go. Dobra, mamy chwilę. To użyjmy przede wszystkim jaskółki. I użyjmy tutaj kota. Geralt. Kot. O! I się nam jasność tutaj poprawiła. No i cmentar już nie jest dla nas problemem. Weźmy sobie jego szczątki. No tutaj coś musi być w tym zabudowaniu. Ojej. Czegoś użyłem. Nie powinienem. Tak jest. Alp nie jest, nie powinien być większym problemem. Ale się pojawiają kolejne. To już będzie trudniej.
No chodź ty, ale one są paskudne, naprawdę. Paskudne, ale może się przydadzą do czegoś. Byle tylko szybko, sprawnie uderzać. Jest styl szybki, może styl silny na nie będzie lepszy, nie. Styl chyba szybki jest najlepszym stylem. I podpalenie, i po Alfie. Bardzo sprawnie mi to idzie. Przeczeszemy tą kryptę, zobaczymy co w niej jest. Jak ten odcinek potrwa pół godziny, to potrwa pół godziny, ale chciałbym przede wszystkim pola już odkryć. Jak ta mapa wygląda? Aha, tutaj nie ma. Tak jest, Alp jest przygłożony do ściany. No i przynajmniej sobie trochę nabijemy expa. Powinno niedługo wbić, powinniśmy niedługo wbić kolejny poziom. Jak kiedyś to wspominałem, bądź nie wspominałem, moim celem jest zdobycie 50 poziomu Wiedźmina, a w tej chwili mamy 30. No to jeszcze trochę brakuje, a już jesteśmy w rozdziale czwartym. Więc no cóż, trzeba się sprężać. Naprawdę się sprężać, ja będę musiał dużo expić i pewnie na tych polach będę expił. Natomiast właśnie dlatego dobrze odkryć teraz te pola. Sala. Cmentar. No i z Algul jeszcze, więc trzeba... O, jak szybko poszło. Spodziewałem się czegoś trudniejszego, jeśli mam być szczery. Szczątki są, szczątki są. Jeszcze jest kolejny Algul. Styl silny. Proszę, podpalenie. Bardzo dobrze na nich działa. I kolejne gule. Tak jest. Tutaj nie ma żadnych problemów z gulami, to w ogóle już nie mam problemów. O, jest jeszcze Algul, jakiś silny bojownik się wziął. Ale ja cały czas lecę na jaskółce, więc też nie jest dla mnie to problemem. Plus mam dosyć dobrze rozwiniętego Wiedźmina, co by tej nie mówić. No i sobie szczątki pozbieramy. Tak na spokojnie. Może się do czegoś przydadzą, a jak nie, to je na pewno sprzedam. Tutaj coś jest więcej. Grawier. I proszę, podpalenie działa ekstremalnie dobrze. Przy okazji też oczywiście stół grupowy, proszę bardzo, coś się mi udało. Ej, nie, bo mnie zaraz zabijecie. I jeszcze raz podpalenie, proszę bardzo, styl grupowy. Jaskółka działa, cały czas mi się żywotność tutaj odnawia. Nie są tak naprawdę te potwory dla mnie jakimś większym problemem. Tutaj już grawior nie żyje, więc zmieniamy styl na szybki. I po prostu tego Fledera masakrujemy, masakrujemy go doszczętnie. I zobaczymy co w tych kryptach się znajduje. I masakracja dokładnie. Tutaj sobie uciekał, uciekał, ale nie... O, jeszcze Algul. Ale tutaj jest ta krypta olbrzymia. I proszę bardzo, wszystko jeszcze raz. Pięknie, pięknie, pozamiatane. Szczątki sobie pozbieramy i zobaczymy, co tutaj jest do odkrycia. Jest jakaś tajemna komnata. Zbierajmy, zbierajmy, bo to może się przydać. To może być cenne. W przyszłości na pewno to dobrze sprzedamy. Poza tym to są jakieś już potężniejsze potwory i właśnie takimi się powinniśmy zajmować, czyli bardziej potężnymi, bo składniki z nich powinny być teoretycznie bardziej cenne. Tutaj jest Ureus, więc to jest chyba jakiś główny przeciwnik. Styl silny i lecimy z nim. Podpalenie na maksa i wow, zadało mu z 1/3 obrażeń już. Już jest połowa obrażeń. Ureus jest o bardzo dużym potworem. Ale jeszcze raz podpalenie. No i co, żyjesz, nie żyjesz? Szczątki, proszę bardzo. Żuchwa cmentara, głowa cmentara. Proszę bardzo, powinienem Sołtysowi oddać. No to tak zrobimy też. Co tutaj jest w kufrze? Hajs i coś ciekawego. Super, bardzo dziękuję. Nie byłeś jakimś większym przeciwnikiem. Naprawdę w pierwszym rozdziale, gdy byliśmy też w krypcie, też mieliśmy do pokonania jakiegoś gula potężnego. No to było wyzwanie. Niektórzy z was pamiętają początek tej serii. I tam faktycznie można było mieć jakieś problemy. Alpy są. Więc wyciągamy już miecz i będziemy patrzeć, co w tych salach jest.
No trzeba tu kryptę zwiedzić, no co mamy do zrobienia. Poza tym są algule tutaj do pokonania oczywiście, no bez problemu, algul, faktycznie to nie gul może, gdzie gul jest w ogóle, nie jest żadnym problemem. Ale algul też nie jest. No i co, no zaczynam od prawej. Tak jak zawsze lecę, czyli są Alpy. Styl szybki. W mieczu srebrnym. I Alp nie jest dla nas żadnym problemem, w ogóle nie wiem czemu Berengar bał się sam. No Berengar nie jest Geraltem, no cóż, nie oszukujmy. Proszę bardzo, Alp. Tutaj pokonany. Szczątki zbieramy. Jeśli wyjdziemy nocą, to nie będzie takie złe, bo w sumie nocą chodzą zjadarki. Fakt, że nie ruszymy questa za Liną, ale no, może ruszymy, może faktycznie ten odcinek zrobię trochę dłuższy i ruszymy. Są skrzaty. Proszę bardzo. O, Gargakain, nie widziałem, nie mierzyliśmy się jeszcze z tym potworem. No jest paskudny, jest naprawdę paskudny. To jest. Stary, nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem, a skrzaty sobie tutaj tak żyją z tym Garkainem? No chodź. Chodź, że nie mam czasu na ciebie, weź, mógłbyś się opanować. Tak jest. Lecimy z koksem. Może styl jednak silny by się bardziej opłacił tutaj. No tak, zdecydowanie styl silny jest po Garkainie. Tymczasem jeszcze kufer bym opędzlował, może być coś ciekawego. Jest pochodnia, pochodnie się dobrze sprzedaje, bo kosztuje 40 orenów, więc na przyszłość spoko. Spoko, pochodnie jest dobre. Kapliczka skrzatów. Trzeba wykraść im to. Tutaj jest uprząż na kota. Drobne utropienia. Mam nadzieję, że się nie obrazicie skrzaty na was. To jest wszystko dla dobra drugich skrzatów. Nie bądźcie źli. Nie bądźcie źli. My jeszcze mamy do przeczesania, tak? Algul. Czego ty chciałeś? Czego ty tutaj chciałeś? Chciałeś chyba pod miecz. Stary, idzie Wiedźmin. Idzie Wiedźmin. Trzeba po prostu uciekać. O, ale to jest rozbudowana. Kapliczka, naprawdę. Takie podziemia rozbudowane. Tyle sal. No co, no zabiłem. Alpy. One są zwinne, więc trzeba jednak tutaj szybki. No Alpy w ogóle mi nic nie robią. To jest. Tylko szczątki pozbierać, bo te kły Alpów mogą mi się przydać potem, jeśli chodzi o questa związanego z tutaj dentystą, tak mi się wydaje. Ciało, są sygnety. Grawior. No weź już byś się opanował. Naprawdę, przecież wiadomo, że Wiedźminę trzeba omijać. Szerokim uchem. Łukiem, przepraszam. Tak jest. No gdzie? Gdzie wy się wybieracie? A, czy kości grawiora już nie mogę? No trudno. Tego też nie mogę, no wszystko, wszystko już mam, naprawdę, wszystko już mam. Więc trudno, zobaczymy, może tutaj są jeszcze jakieś... Aha, tutaj jeszcze jest coś do pokonania. Pleder. Dwa pledery. No i już drugi też jest. No ziomki, naprawdę, nie nauczyliście się niczego, pokonuję to już wszystko, czyszczę tą kryptę po prostu jak chcę, a wy nie wiem, nie uczycie się na błędach czy co? Przy okazji fajnie, że wpadł kolejny poziom, jeszcze Bruxa jest, o. Tu jest jakaś sala. Krąg suchej ziemi. Tu jest pustej ziemi. Warto byłoby zobaczyć, co to tak naprawdę jest. Nie ma nic. Widzimy, czy tutaj jeszcze coś jest nieodkrytego. Lokacja, przede wszystkim lokacja mnie interesuje. Kapliczka skrzatów. No nie, wszystko jest odkryte. Ta Bruxa to nie wiem, gdzie ona się tutaj
podziewa. Gdzieś widziałem, śmignęła mi, ale jak nie chce ze mną walczyć, w sumie właśnie takie podejście rozumiem. To jest podejście zachowawcze, zachowujesz życie, nie? No, to się ceni tak naprawdę. A Wiedźmin. O, jeszcze jeden alp. Oj, dziabnął mnie. Wyssała mi energię. O, skubana menda. A ja chciałem właśnie siebie załatwić tym. Chciałem jeszcze podpalić i miałbym walkę po prostu z głowy, bo podpalenie naprawdę, podpalenie inwestuje. Znak Igni to jest to. To jest to, co mnie bardzo, bardzo interesuje. Zbieram szczątki. Bo tam jest, co to jest? Sole nalezańskie. Pewnie drogie, natomiast już trudno. Ty, i tak się wrócę tutaj poza nagraniami i będę po prostu eksplorował na potęgę, na potęgę. Natomiast co jest dalej? No, przemierzmy te pola. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Pamiętajmy, że są dwa potwory do zabicia. Jednego potwora zabijać nie możemy. Ja bym sobie jeszcze grę zapisał, bo chyba dawno nie zapisywałem. Jednego potwora to są właśnie tacy kapłani Wodianoi. Nie możemy zabić, ponieważ mamy już jednego potwora właśnie zabitego z krypty. Więc jakbyśmy zabili drugiego, to byśmy mieli pewien problem. Pewien problem, a mianowicie to, że po prostu nie mielibyśmy miejsca na trofeum. I to byłby problem. O, się zaczyna. Ale jest ich dużo. Zbierałam maliny dla ukochanego. Miałam chustę pełną soczystych, nagrzanych słońcem malin. Nie widziałeś mojej chusty wędrowcze? Skupiłam ją. Wychodzę za mąż już niedługo. Muszę po raz ostatni spotkać się z ukochanym. Będzie smutny, jeśli nie przyniosę mu słodkich malin. Miłość jest cierpieniem, bólem przeszywającym mą duszę niczym włócznia. Gdzie jesteś, mój ukochany? Przyjdź i odpocznij w słońcu. Ach, siostro moja kochana, tyle razy ci mówiłam, płakałam na twoim ramieniu. Dlaczego? Dlaczego? Czuję zimno. Dlaczego jest mi tak zimno? Bo nie żyjesz, Alino. Kłamiesz! Wydrapię ci oczy! Ale... Nie bój się, Alvin, pokonamy ją. I pokonana. Czyli trzeba wrócić do karczmy, powiedzieć o tym Julianowi. Tak mi się wydaje. Krzewy malin. No proszę, są faktycznie, są tutaj maliny, można to zbierać. Co nam zostało? Tutaj lokacje prawie odkryliśmy, kryptę zrobiliśmy, krąg żywiołu zrobiliśmy. No wróćmy do wioski chyba, bo nie wiem co tu jeszcze. Okej. Coś się dzieje. Przerywnik filmowy. Zabiłaś moją Alinę! To był wypadek! Kłamiesz! Zawsze byłaś o nią zazdrosna! Gij! Ok. No to się sytuacja nam rozwinęła i to tak mocno. Kim jesteś? Jestem duszą przeklętą, skazaną na wieczną tułaczkę. Kto cię przeklął? Ja sama! Zabiłam moją siostrę, piękną Alinę, zabiłam z zazdrości!
To ty, Celino? Nie dla mnie miłość, nie dla mnie słońce, tak pali. Powrócę tu nocą, by zaśpiewać pieśń skargi. Okej. Smutną wieść, no to zaniesiemy. Alvin, nie bój się, nic się tutaj nie dzieje. Ja jestem jeszcze tutaj w okolicy, tutaj jest wyjście. My się udamy w dół, w tą stronę i zobaczymy, co tam jest ciekawego. Oczywiście zapisujemy grę, bo grę trzeba zapisywać. Nie wiadomo, co się może zdarzyć i wolałbym mieć jednak zapisaną grę. Przy okazji sprawdźmy, co tam się dzieje. Pamiętajmy o tym, że jak będzie taki duży potwór, którego trzeba by pokonać, to po prostu uciekamy, bo nie mamy miejsca już. Wyznawca tego, na właśnie, to jest ten Teju. Pamiętam o tym, pamiętam, że chyba właśnie dwa potwory w tym rozdziale trzeba pokonać i jak na złość oba są na polach. Więc no niestety, tutaj są ogniska, łąki, południce. Południce chyba musimy je pokonywać, więc zróbmy to. Ten pył musimy zebrać dla karczmarza chyba, czy to z północnic musimy. No ale jak już mamy południce, to zbierzmy z południcy, z północnic albo z... zjadarek, a zjadarki się pojawiają tylko w nocy, na nieszczęście moje. Bo w nocy jest ciemno, wolałbym unikać naprawdę, gdy jest ciemno, po prostu walki z tymi potworami. Mało widać i po prostu wiem, że na graniach to wygląda tak, jak wygląda. Niestety. Łuk na Han, południca. No dużo tych południc, naprawdę. Może za to przynajmniej sporo expa się dostaje. Będę musiał w takim razie expić na tych południcach. Tutaj ciosy, widzicie, 9-8, wszystko widoczne, natomiast ile punktów doświadczenia, to pewnie będzie na koniec dopiero pokazane. Ale nie było. Nie było, ale pyły zbieram, bo potem mogę nie mieć okazji tutaj z południcami i walczyć. A tutaj czy coś jest? No, lokację praktycznie całą tutaj odwiedziliśmy. Widzę, że jeszcze to jest mała zagroda, to tam trzeba gdzieś się przejść. Tutaj jakieś ciało było. Też jestem ciekaw, właśnie, z ciało. Jakoś na tych porach chyba lubią się mordować, bo tych ciał jest bardzo dużo. I co jeszcze ciekawego? Zobaczymy, co tam jest. No, przejdźmy tą lokację, tak żebym ja mógł w spokoju po prostu tego Juliana wrócić, powiedzieć, wyznawca Dagona. Mało mnie oni interesują na chwilę obecną, muszę to powiedzieć. I co tutaj mamy? Tutaj mamy nic. Mała zagroda gdzieś powinna być niedaleko. Tam widzę jakieś potwory. Berberka białym. Tam też widzę jakieś potwory. Okej, tutaj nic. Gdzie już jesteśmy? Już jesteśmy tutaj. Dobra, więc trzeba będzie tylko odbić. Jest jeszcze ciało kolejne. Jest i ognisko. No proszę bardzo. Jak jest tego dużo? No ognisko na razie nie jest mi potrzebne. Ciało sobie oczywiście zbadamy i nie ma nic ciekawego, chociaż mam już bardzo mocno zapełniony ekwipunek, więc żeby to nie robić, to po prostu bułkę sobie zjem. Będę musiał posprzedawać te rzeczy, jest ich trochę. Bułkę sobie zjem i coś jeszcze mogę zjeść, co jest jakieś pojedyncze? Nie mogę nic takiego zjeść, mogę gęsi smalec, mogę kozie mleko wypić, no to wypijemy. I co ma ciało? Ma jakąś wódkę, no to super, bierzemy wódkę. Tutaj są wywerny, widzę. No, pokonamy je. A, jeszcze nawet przyszła, więc... Tak jest. Tutaj trzeba stylem grupowym po prostu je atakować. I proszę, podpalenie się bardzo dobrze sprawdza. Ale musimy odejść, bo tam są jakieś wyrny królewskie, a królewskich wolałbym na razie unikać, jeśli walczę już z innymi tymi stworzeniami, bo będzie ciężko. Ta jest, pokonana. Dobra, weźmiemy te szczątki. No musimy się tamtędy przejść przy tej wywernie królewskiej. Bo wydaje mi się, że tam coś powinno być. Przy okazji na pewno jaskółka. Na pewno jaskółka. Na pewno zapis gry byłby też dobry. No i pamiętać, żeby nie przeszarżować z eliksirami, bo już ten zielony pasek jest dosyć, kurczę, długi. Jedną wywernę królewską możemy wywabić. Tutaj coś jest. Rozszarpane ciała. Dobra, wywerna. Pamiętać, że nie przesadzać. Oj, proszę. To jest. Dobry miecz. No i lecimy.
Tak jest, proszę bardzo, tutaj nie ma problemów. Tak jest. I jeszcze Wywerna Królewska, to jest chyba jedna jedyna tutaj, więc no, skuszę się na nią. To nie było to. Może silny atak będzie lepszy. Tak jest, silny atak jest dobry. I jeszcze... O, udziobałaś mnie. Proszę bardzo, jeszcze podpalenie i mogłabyś już umrzeć. Fajnie te wywerny są zrobione, faktycznie takie małe smoki tutaj są. Okej. No i już, po wywernie. Szczątki, jajo wywerny już mi nie wejdzie. Rozszarpane ciało. To nie. To nie, chcę ja rozszarpane ciało. Tutaj jest proszę. Rozszarpane ciało, no są jakieś tam rzeczy. No dużo nam nie wejdzie niestety. Proszę, jakaś wódka. I tyle w zasadzie. Coś tutaj ciekawego jest? Nie. Chyba więcej już nie ma. To są tylko szczątki. Rozszarpane ciała. Tutaj też nic nie możemy niestety więcej zabrać. No i dobra, na chwilę obecną tyle by było. No i udamy się tędy. Wejdziemy do kolejnej lokacji i na tym właściwie skończymy tutaj zabawę w tym odcinku. Bo wydaje mi się, że to będzie dobry moment. Praktycznie całe tutaj, jak widzicie, cały ten teren mamy odkryty. Aha, jeszcze tutaj krąg druidzki. No to krąg druidzki spokojnie. W przyszłym odcinku kręgiem druidzkim się zajmiemy, bo tam faktycznie będzie kierowało nas to zadanie dosyć trudne. Proszę, jeszcze wywerna. Południce bym sobie darował, wywerny też bym sobie darował, po prostu szybko przebiegł. Może nie będzie, jak się za mną to ciągnęło. Proszę bardzo, tutaj nie ma nic, nie ma nic. A tak jak mówiłem, krąg druidzki jest mi do niczego teraz niepotrzebny. Ja mam parę zadań po prostu, które muszę wykonać. No i na tym się skupimy w przyszłym odcinku. Po prostu wykonamy te zadania, które mamy już dostępne. No i skupimy się na fabule, tak, i na tym kręgu druidzkim i pojedynku z dzikim gonem. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, faktycznie był trochę długi, natomiast niektóre takie dłuższe muszę robić też, żeby tą fabułę po prostu do przodu ciągnąć, tak, i żeby tę lokację wam pokazywać. Tak? Odłóż broń. Zabiła Alinę. Zabiła moją Alinę. Już jej nigdy nie zobaczę. Co ja nieszczęsny pocznę? Twierdzisz, że Celina zamordowała siostrę? Tak, przyznała się. Spotkały się, pokłóciły i Celina popchnęła Alinę. Moja ukochana, upadając, uderzyła głową w kamień. Nie, to zbyt straszne, nie mogę o tym mówić. Zatem to był wypadek. Kiedy Celina to powiedziała, coś we mnie wstąpiło. Nie mogłem się opanować. Zawsze zazdrościła Alinie. Zazdrościła Juliana, jego pieniędzy. Zasłużyła na karę. Alina nie odeszła. Zmieniła się w południcę. To straszne. Muszę jej pomóc. Zajmę się tym. Postaraj się nie zrobić nic głupiego. No i dokładnie. Postaraj się nie zrobić nic głupiego. Zadanie zaktualizowane. Ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za ten odcinek. Jeśli chodzi o moją postać, już wam pokazuję. Jeśli chodzi o zadania, tak, na początek drobne utrapienia, polowanie na gon, pradawny cmentar. Wszystko to zrobione. Tak wygląda mój bohater, 31 poziom. Za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Trzymajcie się.